panie Łukaszu Kałużny. Dzień dobry, panie Szymonie Warda. No to co, czego tu słuchamy? Pato architektów. A jakże, tak. Co tam u ciebie? Teraz robię rzecz, którą niektórzy nazywają robotą produktową. Oj. Robotą. Dla wielu może nieświadomych osób robota produktowa w IT jest często Excelem i PowerPointem. Excel jest idealnym narzędziem do prawie wszystkiego. Tak, siedzę teraz, patrzę sobie na marże inne zabawy przy standaryzacji pewnych produktów w pracy. No i jest to pouczające, jeżeli ktoś wcześniej nie widział, na czym firma, jak firma zarabia i na czym, ile trzeba zebrać na naszą wypłatę czasami. Ale to jest w ogóle ciekawe, ponieważ często ja widzę, że ludzie, nawet nie tylko IT, w firmie po prostu pracują, a nie mają pojęcia, na czym w ogóle firma zarabia. A taka świadomość, na czym w ogóle firma zarabia, przydałaby się w ogóle całej organizacji. To jest dobre. Taka firma, w której ja pracuję, bardzo się dużo publikuje, jest bardzo taka turkusowa, bardzo, bardzo wręcz. Jak zacząłem po raz pierwszy taki raport wewnętrzny miesięczny, to było tak, wow, okej, naprawdę jesteśmy transparentni. I to naprawdę pokazuje, gdzie faktycznie, skąd idą pieniądze. Dużo zmienia w głowie, naprawdę. Tak, jest to tam nieświadomość. Ja się śmieję, że każdy senior developer powinien przez chwilę zostać team leaderem, tak na 3 miesiące, takim, który widzi Excela, koszty i inne rzeczy. Tak. I właśnie taka grupa ludzi, którzy mówią, że ja chcę być tylko technologiczny i tak dalej, biznes nie, ja tu tylko buduję system. Ten system buduje się po coś, dlatego zacznijmy, on ma robić kasę. Tak. Nikomu nie życzę dłużej niż 3 miesiące. Tak. A u Ciebie co ty słychać? A u mnie w ogóle ciekawie, bo piszesz bloga. Czasami też masz pewnie tak, że piszesz artykuł, mówisz sobie, kurde, ale będzie się działo, po prostu będzie trendował jak szalony. I potem piszesz taki wpis, który myślisz, napiszę generalnie, mieć z głowy. I ten natomiast tam się dzieją dzikie dyskusje i w ogóle jest wszędzie rzucany w sieci. Właśnie mi się taki trafił do tego stopnia, że zacząłem się martwić, czy nie będę musiał interweniować w dyskusję, w komentarze pod tym, bo już zaczęło być gorąco. O czym to wpis, jak tak kontrowersyjnie? Właśnie nie kontrowersyjnie. Wpis jest trywialnie prosty, taki niskoprogramistyczny, bo prosty. Ludzie często próbują mokować rzeczy, których nie powinni mokować. A wystarczy tylko rozdzielić to, co chciałem zrobić, od tego, jak to jest implementowane. Więc nic kontrowersyjnego. Względem na przykład poprzedniego serwis meszu, ten jak szalony zaczął trendować. I dyskusje były w stylu, że już komentarze między dwiema osobami były w stylu, tak, wiem, że jesteś dobrym deweloperem, szanuję twoje zdanie, ale... I punktujemy tutaj. Także gorąco było, naprawdę gorąco. Dzięki Bogu się uspokoiło. Także u mnie głównie to, no i te szkolenia w formie chyba już standardu. Dobrze, a co tam czytałeś ostatnio? Wiesz co, dzisiaj wykopki twitterowe. Dość dwa ciekawe linki. Pierwszy, fajny z reverse engineeringu, z rzeczy takich low-levelowych. Bardzo fajny tweet, seria tweetów pokazująca, co znajduje się w przejściówce wideoadapterze do iPhone'a. Okazuje się, że jest tam pełnoprawny PC. Ani Apple? Apple, tak. Jest tam pełnoprawny PC i co najlepsze, pełnoprawny komputer. I patrząc się, jest tam Apple Secure Boot, jest tam cały Darwin Kernel, czyli oni sobie wzięli najlepsze. I nawet odezwał się inżynier od jednego z projektów obok, który mówił, że rzucił nazwę kodową projektu do znalezienia już sobie. I powiedział, że miał tą przyjemność, że nie pracował przy tym projekcie. Czyli to, że Apple stał się firmą od przyjściówek, to tak na poważnie do tego podeszli bardzo. Tak, jest tam pełen emulacja cała HDMI, ponieważ Lightning, który masz w iPhone'ie, nie wystarcza, żeby przesłać pełną jakość HDMI, więc robią całą zabawę, czyli wysyłają w swoim formacie, a następnie to konwertują do cyfrowego na HDMI. To jest taka ciekawostka, bo kiedyś miałeś też szerokie złącza 30-pinowe, tak. I tam output wystarczał, żeby wypuścić DVI. Teraz dali ciała. O, a to mi przypomniało to, jak właśnie chyba z 2 lata temu widziałem wpis o tym, jak ktoś rozebrał ładowarkę do Maca i tam też jest pełnoprawny komputer.
który chyba tam kilka watów, chyba tam 3 czy 5 watów na, w ogóle na samo działanie zużywał. Co jest niezerową ilością mocy, biorąc pod uwagę, że tam są często procesory energooszczędne, które intelowski zużywa 35 watów, ten tak. oszczędny, jakoś tak. Więc 6 watów na samą ładowarkę. Robi wrażenie. Dobra, a z Twoich ciekawych? Z moich ciekawych mi się napotkał taki fajny wpis, ciekawy, bo trochę inline wobec tego, co ja też uważam, że seria 15 książek, która jest polecana w większości software deweloperom, architektom, ludziom aspirujących do pójścia dalej w swojej karierze. I poza tym, że mamy tam książki typu właśnie takie hard skills, czyli techniczne i naprawdę dobre tytuły, to też tam jest kilka pozycji miękkich, co mnie bardzo ucieszyło i ciekawe zestawienie, kilka dodałem do mojej listy Goodreads, warto. A jakie są z miękkich? Z miękkich, o ile się nie mylę, jest tam Kahneman, którego bardzo mocno polecam. No, wystarczy to, że człowiek dostał Nagrodę Nobla z ekonomii, a książkę kończy 3% osób. Audiobook trwa 24 godziny. Wow. Dlatego 3% osób ją kończy. Ale warta, warta, bardzo mocno warta. Więc to już mi wystarczyło, powiedzmy sobie, na samą rekomendację. Było w porządku. A co tam jeszcze ty czytałeś? Wiesz co, drugi z twitterowych będzie o Adobe. A, tak. Jest dobre, jest, okazuje się, że jeszcze wygrzebałem, jest tam też prezentacja z konferencji. W Adobe mają sobie, w jakimś miejscu mają activity feed dla userów. Mhm. I zaczęło się, nazwijmy to legacy systemem i posiadali tam 125 instancji MongoDB, żeby obsłużyć ten ruch. I potem pokazali swoją historię optymalizacji, mimo że wystartowali już z NoSQL-em do tego, co jest fajne, to pokazali, przerzucając się na Cassandrę, zmniejszyli to do 48 serwerów. To jest, znacząco. Tak, znacząco. Następnie, to jest najciekawsze, kiedy zmienili sobie key value na bazę grafową, zeszli do 3 serwerów tutaj na Neo4j. Więc modelowanie danych, jak potrafi być krytyczne, jak dużo oszczędzić? To jest ważne, modelowanie danych pod odczyt, a nie pod modelowanie świata rzeczywistego. Mnie to cieszy bardzo, bo z Neo4j miałem dużą przyjemność współpracy, bardzo fajna baza, a też nasz Jarek Pałka pracuje w Neo4j Polski, więc też fajnie, że to się ruszyło. A to ja, kontynuując ten temat, wpis ciekawy, zestawiający różne bazy wykorzystane w Facebooku i wychodzi, że główną bazą, która jest wykorzystana w Facebooku, to jest oczywiście co? SQL. A jak zrobiono SQL? Oczywiście z shardingiem, czyli podział bazy na logiczne kawałki. I okazuje się, że jak się dobrze podzieli bazę, podzieli się dane, to i relacyjna wystarczy. Czy wiesz co, ten MySQL facebookowy, bo ja też się interesuję tym tematem akurat, bardziej low-levelowo, to on nie jest takim MySQL-em czystym. Nie jest czystym. Oczywiście, że tak. Czystym, w szczególności, że tam storage engine jest w nim key value pod spodem, bo jest wykorzystywany ROCKS i MySQL, jak się wejdziesz do głębiny, nazywa się MyROCKS-em. Tak, ale to wracamy do tego samego, co robią każde bazy NoSQL-owe. Bazy NoSQL-owe nazywają ten klucz dzielenia na sekcje danych, partition key, a w SQL-ach nazywamy to shardingiem po prostu. Dane muszą być podzielone na osobne kawałki, dzięki temu można się skalować horyzontalnie. Jak mamy jeden wielki blob danych połączony wszystko ze wszystkim, każdy rekord z każdym, to nic ty nie zrobisz. Skalowanie tylko przez mocniejsze procesory. Tak, i w górę, i zabijanie się na transakcjach, tak, jak ktoś... Ale to jest to, co powiedziałeś. Dobre modelowanie danych. I problem się rozwiązuje. To o czym dzisiaj rozmawiamy? To wiesz co, temat na dziś? Serverless. Czyli porozmawiamy o technologicznym powiewie świeżości, albo niby powiewie świeżości. Tak, bo ten powiew to wieje już od 10 czy 15 lat, można powiedzieć śmiało. Zaczęło się... 2004... To mówisz teraz o S3? O S3 API, tak. A wcześniej jeszcze była taka usługa, która zbankrutowała z Wielkiej Brytanii, która właśnie dawała opcję daj mi kod, chyba wtedy był Pythonowy, i będziemy ci to wykonywali, takie quasi właśnie serverless. No ale
Tym mieli czwarty, mamy 19. Tak. 15 lat, jak dobrze liczę. Tak, idea 15 lat. Tak, więc jak się tutaj zachwycamy jako IT powiewem świeżości, to powiew to nie jest tak naprawdę. Tak, serverless chyba z Lambda 2015, dobrze kojarzę? Lambda? Może być trochę wcześniej, albo ale... końcówka 2014, przełom 2014, 2015 już tak, tak. Rzucając. Wtedy pierwsze takie pojawiły się serverless hype, ale gdzieś są te... Gdzieś te serwery stoją. Tak, gdzieś te serwery stoją. I to jest... Serwer jest zabawny, bo to jest niby coś, co jak już stwierdziliśmy, trochę czasu ma. A jak się patrzy na to, jak stosujemy, to podchodzimy do tego jak do świeżynki. Podchodzimy do tego jak pies do jeża. Trochę nie wiemy, jak ugryźć, co z tym zrobić. I mamy strasznie niedojrzałe paterny. Takie zaczynamy od zera, gdzieniegdzie tam. To jest trochę martwiące. Tak, ta filozofia... Chyba pierwszym dobrym, jak już mówimy o wzorcach, to chyba pierwszym dobrym podejściem było patrzeć, znowu wrócimy do modelowania, ale ogólnie serwisów, czyli to moja perspektywa będzie niedojrzałość od tych, że ludzie często rzucają się i powstaje dużo nanoserwisów. Tak, które mi trochę łatwiej jest orkestrować, bo to chmura nam ładnie daje ogarnianie, ale potem przejście do tego, okej, okay, co gdzie jest, jak co ogarnąć, już staje się dużo trudniejsze tak naprawdę. No, rzecz kolejna, która mnie też martwi, to jest to, że często wchodzimy w chmurę, wchodzimy w serverlessa, ale mamy komunikację synchroniczną wszędzie i znowu te wszystkie problemy, które mieliśmy, wracają tylko w innej platformie, które już rozwiązaliśmy gdzieniegdzie właśnie szynami itd., itd. Tutaj nie są. Tak, a patrząc się w sumie i Lambda, i Azure Functions, bo w sumie głównie gadamy o Function as a Service, no to jednak były zawsze promowane chyba od strony właśnie eventów i messagingu. Tak, i tu się zgodzę. Gadaliśmy to, co Microsoft mówił właśnie, że to jest function, to jest code plus data plus events. No i to mam wrażenie, że trochę na tym promowaniu się często kończy, jak w formie implementacji. Tak, a promowanie tak, a z drugiej strony chyba największy usage też jest z eventów, to jest coś ciekawe, tylko tam, gdzie jest to sensownie zrobione. Tak, a nie jest łatwo. Ja czasami mam takie wrażenie, że to samo, co widziałem w PowerShellu, jak się deweloperzy dotentowi przenosili na PowerShella, to nagle zmiany globalne są całkiem w porządku. Tam też jest język obiektowy, też można ładnie przekazywać wartość przez parametry, a nagle widzę, że po prostu jest na górze blok 20 zmiennych globalnych i się odwołujemy i je mutujemy i tak dalej, i tak dalej. Jest takie, że to też jest programowanie. To czemu te stosujesz rzeczy, których nie robisz gdzie indziej? Więc tak, to bywa słabo. Dobra, to kolejna rzecz to jest częściowo rozwiązywalne, już częściowo nie, to będą długotrwałe przetwarzania, long running procesy. Mm-hmm. Z tym, z mojej perspektywy, z tym jest problem. Ja tu się zastanawiam tak naprawdę, czy... Zgodzę się, jest problem. Zastanawiam się, czy to jest dobre miejsce, żeby umieszać długotrwałe procesy. Bo to będzie ani nie będzie ekonomiczne, ani nie będzie szybkie, bo się nie możemy skalować na poziomie maszyn. Tak. Więc to może po prostu nie jest dobre miejsce do tych rzeczy. Czy wiesz co, to z perspektywy tak, tylko zależy, że ludzie się rzucają. Chcą mieć wtedy taką clean architecture, server as architecture. Zauważ, że jest takie myślenie. Przy czym masz też, jak mówimy, serverless, bo wszyscy patrzą na te functions, a tak naprawdę fasy, a tak naprawdę mamy kupę usług po boku, które mogą to też nam zrobić. Tak. Weźmy na przykład, swego czasu były takie popularne architektury głównie w AWS-ie, czyli że odpalamy sobie poprzez Lambda i inne rzeczy, odpalamy na przykład MapReduce'a, EMR-a i inne rzeczy. I to dość fajnie wyglądało. Czy z drugiej strony teraz serverlessowe kontenery, w których te cenniki już wyglądają znacznie lepiej. Tam też long running proces mógłby się znaleźć, więc to jest, są takie rzeczy. No i gdzieś przy tym pewnie będzie to temat, który ty lubisz, czyli orkiestracja takimi długotrwałymi procesami. Tak, i to jest ciężkie. To jest ciężkie. Ciężkie, dlatego powiedziałbym, że ryzykowne, no bo jeżeli mówimy o serverlessie typowo, gdzie nie jesteśmy przywiązani do maszyny i możemy być wywłaszczeni, to im dłużej nasz proces jest wykonywany,
tak naprawdę to mam większą szansę, że on zostanie ubity przez coś, bo się mieliśmy błąd, jakiś powiedział wyjątek, jesteśmy wywłaszczeni z maszyny i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc orkiestracja fajna, ja bym przerzucał zdecydowanie wykonywanie na coś dłuższego, gdzie możemy lepiej tym zarządzać. I chyba tyle tak naprawdę. To co ja znowu dużo bardziej bym, jeżeli mówimy o pojedynczym procesie, tak, to bym wyrzucanie w ogóle. No, jeżeli mówimy o procesach biznesowych, to jest fajnie adresowane, bo to już się zaczęło dziać. Zaczęło dziać się przez Durable Functions Azure'owe, fajnie. Zaczęło dziać się w AWS-ie przez Step Functions, tak, wleciała mi nazwa. Dobry wpis ostatnio był jednego z AWS Hero a propos tego. I to już jest adresowane. Jak się popatrzy, to jest fenomenalnie rozwiązany problem orkiestracji i zarządzania. To, co w kodzie normalnie mamy skomplikowane, jest to mętlik, SAG, to tutaj nagle jest to mega czytelne. Zawsze pokazuję na szkoleniu SAGi, a potem functions, to ludzie są wow. Z czegoś, co miało 100 linii kodu, mamy 3. No tak, dobra, bo te przejścia w Drive Functions, gdyby jeszcze troszkę były szybsze w niektórych miejscach, to pisze się czysto. Pisze się czysto, tak. Wygląda ładnie, debuguje się ładnie, można panować historię, łatwo się debuguje, bo można debugować. Tak, no i EMS teraz to przerzuca też w inne światy. Tak, przerzuca. I wydajnościowo nie zabija, nie oszukujmy się. Tak, nie jest to. Chociaż teraz zobaczymy, jak ten provider dla serwis fabrika będzie działał, bo już się pojawiło na GitHubie. Tak, też jestem ciekawy. W ogóle cały ruch wokół serwis fabrika. No, lubię serwis fabrika, ale tak jakoś mam wrażenie, że trochę się nie przyjął przez community. Nie, Microsoft pewnie dlatego. Tak, tak samo jak Orleans albo inne ich pomysły, które są fajne, potem jak ktoś się przerobi, jest to jest bardzo fajna technologia. Bywa. To co jeszcze z niedojrzałych patternów? Niedojrzałych patternów, to się pojawia szczególnie przy czymkolwiek, co piszemy większym, co nie jest samplem. Dependency injection. Będziemy mieli wstrzykiwanie zależności. I niestety, ponieważ funkcje są budowane inaczej, da się. Ale jeszcze tak mamy, trochę mi to przypomina czasy, kiedy pojawiało się dependency injection w Node.js-ie. Jak próbowali, jak to zrobić w Angularze, że jak to zrobić, jak do tego podejść. I jesteśmy chyba na takim samym etapie rozwoju, jeżeli chodzi o dependency injection w serverlessie. Dobra, ja widzę tak, bo Fazur Functions się od strony .NET-u też tak pojawiło, zaczęło się nieśmiało pojawiać support i inne rzeczy. Kurde, ja mam swoje, ja dependency injection nienawidzę tak naprawdę poza monolitami, bo często i gęsto ludzie nawet nie wiedzą, po co to robią. Tak, to inna bajka. Zgodzę się, że to jest narzędzie nadużywane, czasami się przydaje, tym bardziej, że często my obracamy się w różnych środowiskach korporacyjnych, gdzie no, te projekty są trochę większe i one rosną, więc to reużywanie kodu przez dependency injection miewa sens. Dobrze, ale tak naprawdę jest tak, że wiele z problemów, które wymieniliśmy, są trochę adresowane przez sam deployment, przez samych providerów chmurowych. Więc co jest fajnego? Czemu tak się obhajpowaliśmy dla serverlessa? Dobra, z mojej perspektywy to są dojrzałe to, gdzie to działa, to są dojrzałe platformy. Tak. Czyli jeżeli sobie weźmiemy Azura, AWS-a, niektórzy się śmieją, że Azur to od alfy, pierwsza litera, ale jeżeli sobie popatrzymy, to są duże dojrzałe platformy, czyli jeżeli weźmiemy tam Google'a, to co teraz jeszcze próbuję robić, no i dają nam, cały ten stack posiada masę usług, które gdzieś są już pod spodem natywnie dostępne. Jak sobie popatrzymy, chyba pierwszą taką rzeczą to będzie monitoring aplikacyjny. Logowanie i całe observability wokół tego. Tak, tak. Tracing. Jeżeli sobie popatrzymy, no to jest to taki naturalny świat. Jeżeli w Azurze mamy Application Insight, które po prostu wpinamy, no niestety jest drogie, jak ktoś tam popatrzymy przez pryzmat, inne rozwiązania, APM-y potrafią być droższe. I dostajemy tak naprawdę taki cały distributed tracing z pudełka, z metrykami, ze wszystkim, dodając tak naprawdę bibliotekę i włączając to przy deploymencie. Można by nawet uprosić do checkboxa. Realnie. Dwóch checkboxów. Dobrze, dwóch. Niech będzie jak najbardziej.
Tak, Application Insights, super możliwości, nie jest najtańsze, absolutnie nie jest najtańsze. Na start fenomenalne narzędzie. Ilość czasu spędzonego do wartości zyskanej, proporcja jest fenomenalna, uważam. Zgodzę się jak najbardziej. Observability, tracing i cały monitoring to jest klucz w ogóle dla mnie, czemu używać serverlessa. Trochę dalszy powód, który już trochę co ty wspomniałeś, fenomenalne wsparcie dla messagingu. On jest z pudełka, nie trzeba nic konfigurować, żadnego rabita, kawki, niczego, po prostu wysyłamy wiadomość. Jak pokazuję ludziom na szkoleniach, jak prosto jest wysłać wiadomość z funkcji, to jest wow. To jest czasami często nawet łatwiejsze niż robienie strzału HTTP do innej funkcji. Filozofia trochę się zawsze nazywałem funkcyjnego programowania, czyli często in-out. Tak. Podejście in-out. Przyjmij, przetwórz, wyślij dalej. Co może powodować do tej skrajności nanoserwisów, przeżyjemy, nauczymy się i mimo wszystko będzie dobra. Tak, przy tym to jeszcze dużym bonusem jest właśnie do wymuszenia asynchroniczności, bo benefituje ci nie robienie synchronicznych coli do innych, jako że płacimy za czas, jak to działa, to trochę wymusza nas też o myśleniu o tym, żeby ten kod nie był synchroniczny. Oprócz takiego messagingu, to też inne integracje, inne rzeczy, tak jak strzał, jeżeli potrzebujemy strzelić do kilku zewnętrznych API, zebrać dane, zorchestrować, no to też już zaczyna wymuszać na nas myślenie asynchroniczne, jak to wszystko puścić naraz albo przetworzyć tak hurtem. I dotknąłeś też innej rzeczy, którą ja bardzo lubię, że to nas kosztuje. Po raz pierwszy chyba w IT możemy zacząć na poziomie tak drobnym, co ile nas kosztuje i czy opłaca się ten kod w ogóle optymalizować. Z reguły mieliśmy monolit, który stał na Wience, która miała 24 procesory i tam setki gigabajtów RAMu. I nikt nie wiedział, co warto optymalizować. A tu mamy poszczególna funkcja, wykonuje się długo. Jak ją zetniemy o pół, zaoszczędzimy $2000. Łatwo liczymy. Optymalizacja zajmie nam tyle zyskamy na samej optymalizacji. Prosta kalkulacja i fenomenalne spojrzenie na to, co warto robić w IT. To bardzo sobie też cenię w serverlessie. Dobra, to jeszcze z takich plusów naokoło. Integracja ogólnie z komponentami na platformach, gdzie żyją. Tak. I to już setki integracji tak naprawdę. Bo chyba Azure się doliczył, komponentów, z którymi się integruje, już chyba koło setki jest. Jest bardzo, bardzo dużo. Tak, functions są ten. Lambda tak samo od początku było promowane jako, że podłącz je tutaj, wywołaj z tego sobie event, z tego. No więc integracja, ja się śmieję, te operacje na plikach, bo one są tak częste, niby zawsze. Tak. Niby pokazuje się na samplach, a okazuje się, że to są bardzo częste scenariusze potem realne. Generowanie, rozpoczynanie flow właśnie od tego, że wpadł mi plik na storage obiektowy i coś muszę zrobić. I to jest dość częsty. Jednak jest to scenariusz biznesowy. Ja się z tego śmiałem zawsze, że pokazujemy sample, a w rzeczywistości to jest realny scenariusz. Ale to, mój drogi, nie wiem, czy wiesz, jak działają przelewy eliksirowe w bankach. Wiem, niestety. To są pliki. Tak. Plik jest idealnym protokołem, bo możesz go pobrać, więc... Okej, ale czy jest tak różowo? Platformami? No nie, nie jest, zdecydowanie. Co najbardziej kopię? Cold starty. Cold starty, zdecydowanie. Najwięcej chyba topowe wpisy o problemach. To zdziwienie ludzi często, czemu tak się dzieje. Zawsze powtarzam ludziom, że zrozumcie, jaka była idea. Serverless powstał po to, że była nadwyżka maszyn, które trzeba by zutylizować, ale w każdej chwili można je wziąć, więc to było. To jest serwis optymalizowany pod tanie utrzymywanie, dzięki czemu on jest tani dla nas. Biznes jest biznes, musi się zgadzać. Więc cold starty będą i to będzie zawsze realny problem, który może obejść tak, a nie inaczej, ale to jest coś, co nie zniknie. Raczej możesz bardzo prosto obejść. Płacić za... W Azure masz te plany premium, czyli płacisz tak już nie za wywołanie, a za to, że jest dostępne. Tak, ale wtedy płacisz kasę upfront i wiesz, ile płacisz. A ja podchodzę do tego jeszcze inaczej. Często pokazuję ludziom, jak zrobić. Gdzie cię boli cold start? Jak odbierasz połączenie HTTP, to 5 sekund boli cię bardzo cold startu. Jak odbierasz wiadomość, to 5 sekund cię boli dużo mniej. Tak, bo zwykle wrzuciłeś na przykład event, jeżeli zrobiłeś to prawidłowo z API. Ja zawsze tutaj trafia mi się przy eventach mój ulubiony kod
HTTP 202, mm-hmm. Accepted, przyjąłem do procesowania. Tak, dokładnie. I to jest też inna opcja. A natomiast jeżeli chcesz budować API, które będzie client facing po HTTP, użyj Node'a. Cold start Node'a jest chyba 10 sekund? 10 milisekund, przynajmniej mocniej. Niezauważalny dla użytkownika. Tak, ja bym jeszcze dorzucił do tego, no bo jak podeszliśmy do client facingu, no to jest to gdzieś modnie chyba najczęściej pokazywane budowa właśnie API client facingowych dla aplikacji mobilnych, dla innych. To dochodzi jeszcze jedna rzecz, API gateway. Konieczny przy funkcjach tak naprawdę. Tak, przy funkcjach takie podejście właśnie scalania tego w jednym miejscu. No i tutaj zaczynają się zabawy z tym, jak to może być dobrze zrobione. Na pewno cache'owanie w niektórych momentach może pomóc na te cold starty. Tak. I jeszcze inne rzeczy. To jest to między innymi, że odchudzenie całych funkcji, czyli wyjęcie z nich logowania, wyjęcie z nich autentykacji, autoryzacji. Uwierzytelniania, Szymon. Uwierzytelniania. Przepraszam, poprawię się. Wyjęcie rzeczy, których funkcji nie powinny być i dzięki temu one stają się chudsze i dzięki temu mamy mniej dependency injection trochę, które, jak widzieliśmy, nie jest tak pięknie ogarnięte. Dobra, lecam sobie jeszcze w temacie, jak jesteśmy przy wywołaniach tam synchronicznych, HTTP, no to troszkę brak serwis, można powiedzieć, że brak w ogóle pomysłu na serwis discovery pomiędzy tymi usługami, serwisami. To jest dla mnie troszkę bolączka. Poważne, szczególnie jeżeli mówimy o komunikacji w obrębie nie jednego serwis appa, tylko w kontekście całego systemu tak naprawdę. Potrzebuję serwisu do logowania, potrzebuję serwisu do czegokolwiek, nie znam URL-a i oczekuję, że ktoś mi go poda. Zgodzę się, brak service discovery, brak w ogóle pomysłu, jak to zrobić. I czy chyba jeszcze żaden providerów tego nie zaadresował. Niby są jakieś tam configuration story pomysły, ale no, to są statyczne konfiguracje, więc to jest dość ciekawe. Czyli devopsujemy sobie do jakiegoś configuration store'a tak naprawdę informacje przy deploymencie. Tak. Pytanie jeszcze, można by zahaczyć i użyć Keyvolta, ale to nie jest już takie ale piękne. To właśnie statyczna integracja. Dla mnie to jest właśnie statyczny serwis discovery, kiedy wciskam informacje, ale to nie jest... Z mojej perspektywy już wolę te serwis discovery z Kubernetesa DNS-owe, bo ono już jakąś ma które filozofię. Jest niezłe, tak. Które ma jakąś filozofię na początek niezłą. Ale jak jesteśmy przy integracji, to kolejna rzecz, która boli. Nie zawsze jesteśmy całkowicie w chmurze. I mi się już raz udało ubić system na on-premie, puszczając tam wytworzenie wiadomości. W handlerze wiadomości funkcje odpytywały systemu na on-premie, no i nagle okazało się, że wygenerowałem 200 requestów na sekundę i system na on-premie powiedział, ja tu więcej nie pracuję. Integracja jest ciężka w ogóle, takie ogarnięcie, ile możemy requestów robić, jak, taka orkestracja na poziomie serwera, co możemy, jakieś limitowanie i tak dalej. Nie ma tego do końca. Nie działa, się robi to ciężko, bo może być na poziomie całego function appa, co jest znowu karkołomnym i nakłania nas do wydzielenia znowu niektórych funkcji, tylko po to, żebyśmy mogli je limitować. Nie jest to dobre podejście, czasami tak trzeba zrobić. Tak, integracja, no i sieciówka potrafi boleć. Filozofia, żeby to było bezpiecznie. Tak, funkcje stoją publicznie. Tak, w AWS jest troszeczkę lepiej niż w Azure, ale nadal uważam, że tak jak powiedziałeś, zrobimy to może tam troszkę prościej, ale będą te problemy, o których ty wspomniałeś. To, co mi się podoba teraz, to doszła opcja, ona jest chyba w preview, że możemy zrobić to samo, co robiliśmy na on-premie, czyli możemy wygenerować sobie serwis principala, który będziemy się uwierzytelniali do na przykład innych usług tak naprawdę, czyli ta opcja wewnątrz Azure jest prosta, ale dalej dostęp do funkcji jest chroniony przez secret, który jest wysyłany w URL-u. To nie jest dużo, powiedzmy sobie. Czyli tam w URL-u jest ten API gateway, o którym wcześniej wspomniałem, tak. Właśnie dlatego też nie client facing. Inną rzecz, którą ja widzę, trochę kontynuując przy tym twoich limitach, o których wspomniałeś, no to już fasy ogólnie to jest bardzo wysoki poziom abstrakcji, jeżeli sobie popatrzymy od całego serwerów aplikacyjnych rzeczy, no i tweakowanie tego, podkręcanie parametrów innych rzeczy może być problematyczne. Tak. Ja pamiętam, mieliśmy taką sytuację, że
nagle nasza aplikacja zaczęła działać tam chyba 10% szybciej. To jest zauważalne. Co się stało w ogóle? Okazało się, że jeden node, na którym pracowaliśmy, miał po prostu procesor o wyższym, który się bardziej boostował. Zauważalnie tam chyba o 0,5 GHz. To jest zauważalne. I nagle różnica czasów requestów wychodzących, bo to monitorowaliśmy, nagle była tam rzędu 10-15% krótsza. To jest naprawdę zauważalne, to są zauważalne wartości. Więc to tweakowanie przydaje się, nie oszukujmy się, przydaje się. Co w ogóle fajnie widać w wpisach ludzi od Stack Overflow. Oni tweakują bardzo mocno i mają na tym realne zyski. Tak, i malutką infrastrukturę, jak popatrzymy. Tyczą, jak na ich zapotrzebowanie, to jest naprawdę bardzo mała infrastruktura. Tak, tweakowanie jest to. No i drugi, ten komputer, o którym wspomniałeś, to jest dobry przykład, że są pewne limity. I rzadko kiedy możemy je wykręcić, czyli potrzebujemy dwa kory, nie dostaniesz ich. Nie masz w ogóle pojęcia korów, nie masz pojęcia RAMu i koniec, kropka. Więc może być funkcja, która potrzebuje z definicji bardzo dużo RAMu, a trafi na hosta, który ma trochę mniej tego RAMu i nie dostanie. I out of memory. Dokładnie. Przypomina mi się mój fuck up. Zastanawiałem się, czemu mi się coś wywala. No. I to był taki, nazwijmy to, proof of concept do etelowania. Ćwiczyliśmy różne ciekawe rzeczy, czyli jak na przykład zbudować przetwarzanie na functions, albo coś. I słuchaj, zrobiłem głupotę, to jest tak, po prostu się strzeliłem. Skapowałem się dopiero po 2 dniach, czemu mi się to wywala. Okazuje się, źle przekazałem, zostawiłem sobie w akurat w Azure Functions, tam przy wywołaniu robisz te iny, co ci wchodzi. Tak. I zrobiłem sobie bloba wtedy jako string. I okazuje się, że on ładował całą zawartość pliku do pamięci. I jak zacząłem, jak były małe tam JSON-y i CSV-ki do testów, przetwarzania tych danych, człowiek tego nie widzi. A potem zaczynałem już taki prawdziwszy wolumen. I były sobie pliki po 300 mega, ale zdarzały się po 700. Oj, smuteczek. I zastanawiasz się, czemu idzie out of memory i tak jest dziwnie z tym przetwarzaniem. I czemu na początku? Tak, i out of memory i za chwilę będzie out of money. Tak, out of money. Na szczęście to nie było takie duże, ale jest to, też pokazuje, że trzeba trochę pomyśleć o tym. Łatwo się nadziać, tak. Ten poziom abstrakcji jest nie tylko na poziomie maszyn, ale też na poziomie kodu i API, jakie udostępniają. Fakt, że tam jest string, a może być obiekt, a może to też być sam URL do bloba. Tak, ja wtedy źle zrobiłem sobie ref, to miał być URL, a nie ten. Domyślam się, że chciałbyś tak, co innego robić. Tak, co innego, więc to też pokazuje, że trzeba myśleć. Jeszcze kontynuując ten cały pomysł, że jesteśmy trochę że platformy są niedojrzałe, to też powiedzmy sobie, że mamy niedojrzałe wzorce, platformy. Został jeszcze ostatni kawałek. Wdrożenia. Nie do końca wiemy, jak to zrobić dobrze. Bo wersjonowanie możemy sobie w teorii zrobić. Deployujemy takie function appy. Oddzielne lambdy. Oddzielne, tak. Mimo wszystko. I ja mam wrażenie, jak patrzę na zespoły, które myślą, jak to zdeployować, to jeszcze jest takie chodzenie trochę po omacku. Dużą, bo widzą, że mają duże możliwości, ale do końca jeszcze nie wiedzą, jak je wykorzystać. Testowanie, wdrażanie. Nie uważam, że to jeszcze jesteśmy na drodze wiedzy, jak zdeployować. A tam, gdzie widzimy, gdzie są możliwości, jest fajne. Dla mnie, jak widzę serverlessy, to jest jak Uber fajnie deployuje przez taki długi czas. Akurat wyszedł w ogóle raport niedawno, że w kwartale byli chyba 2 miliardy w plecy. Trudno. Oni robili tak, że po prostu za każdym razem deployowali nowy serwis, nowe wersji. I jak ogarniali temat, czy ktoś używa tego serwisu? Przez monitoring. Jak? Co więcej, co z tego, że jak serwis sobie postoi pół roku, przez pół roku dowiemy się, że nikt nie używa. A w serwisie jest tak, że jak nikt nie używa, to nie płacimy. No płacimy za storage, który jest, cena jest minimalna. I to jest fenomenalny, chyba jedyny sposób na robienie takiego prawdziwych mikroserwisów na poziomie organizacji, która nie jest w skali Ubera. No coś w tym jest, ale to podsumowując, tak, CI/CD jest prosty. Dla pojedynczej instancji jest prosty i tak. W założeniu może być powtarzalny. Może być. Wersjonowanie może być też łatwe.
Natomiast ogarnięcie całości systemu opartego na mikroserwisach, i a szczególnie w serverlessie, już jest mocno nietrywialne. Wchodzimy w te same problemy, tylko mamy to podzielone w mniejsze instancje i nie do końca zawsze wiemy, co gdzie się zgadza. O wersjach w niektórym miejscu, no to zobacz przy wersjach, jeżeli zapniemy się na tą samą szynę, zapniemy sobie dwie wersje usługi, czy walczenie potem, to co wspomniałem, o braku service discovery. Jak już zaczynasz mówić o tym, o deployowaniu nowej wersji z tym, no to już nie jest trywialne. Canary deployment cały jest mocno, mocno nietrywialny. Mamy zrobiony ładny canary deployment na poziomie app serwisu, gdzie mamy deployment sloty. Tu już jest trochę gorzej. Chodzi, więc taki dobry deployment nie jest taki prosty. Dobra, ponarzekaliśmy. Jakie są plusy? Czy wiesz co, to ja jeszcze może rzucę przed plusami, rzucę troszkę inny. To jest będzie teraz moja perspektywa, dobra. Jeżeli przed plusami. Serverless musi stać się commodity. Oj, temat, w którym się trochę się nie zgadzamy. Dobrze. Tak, bo to pewnie będzie się nie zdarzało. O co mi chodzi, jest sporo teraz, jest taki problem, że ci dostawcy mają troszkę inne filozofie implementacyjne i to nie jest już to, co mogę jako architekt nazwać szczegółem, detalem implementacyjnym. I tak, co więcej, wraz z upływem czasu te pomysły się rozjeżdżają, a nie uspójniają, bym powiedział. To Durable wygląda inaczej niż Step Functions. Inny w ogóle pomysł. Durable jest w kodzie, Step Functions są de facto deklaracyjne. Niby jest ten Node.js-owy framework serverless, ale to też są inne On nie przykryje aż takich różnic. Tak, nie ma trzeba szans. Przepisywać kod. Tak, zgodzę się. I zgodzę się z tym argumentem. Dla mnie jest co innego. Jeżeli wchodzimy w serverless, to reszta systemu raczej będzie jako usługa, więc godzimy się z server lockiem. Z vendor lockiem. Po prostu jest dzięki temu. No, nie można być agnostycznym od platformy i oczekiwać, że wszystkie fajne rzeczy będą spływały. Jak się odcinamy, to bierzemy the lowest common denominator i realnie mamy bardzo prosty interfejs i gadamy z najprostszą bazą danych i tak dalej. A tu po prostu wchodzimy w konkretnego vendora, korzystamy z tego, jak on to robi, robimy po jego, korzystamy z usług innych, które oferuje, które sam powiedziałeś, to są realne systemy serverlessowe i to jest coś, z czym po prostu trzeba być ok. Więc masz rację, ja mam trochę inne podejście. Tak, to jest, trzeba popatrzeć. Ja patrzę sobie takiego zrzutu bardziej też strategicznego na to, że brakuje, wszyscy się kontenery, Kubernetes czy wirtualki palne i inne rzeczy stały się mocnym commodity. Tak, bardzo mocno w tym kierunku idą. Tak, dokładnie. Tak. Kubernetes tak, tam ma swoje ten, ale jeżeli popatrzymy na część aplikacyjną, nie mówiąc o usługach w ogóle tam wokół, bo nie oszukujmy się, najdroższy jest zawsze baza danych, problem z bazą z danymi, to od tej strony aplikacyjnej, no tak, kontenery gdzieś są najbardziej takie commodity teraz, bo z wirtualkami jest trochę jeszcze, jest tam parę takich ciekawych tych problemów, które to można byłoby sobie pogadać, ale dłuższa dyskusja. To będzie chyba dyskusja na kolejny temat. Tak, to byłoby gdzie będzie historia, gdzie potoczy się rozwój dalszy? Czy pójdziemy z serverlessa, czy pójdziemy w Kubernetesa? Jakbyśmy do tego jeszcze dorzucili Service Mesha, to ta przyszłość jest ciekawa. Naprawdę tak. nie wiem, gdzie to się skończy. Dobra, to mówiłeś o zaletach. Miałeś jeden bardzo fajny argument do użycia tak, serverlessa. Tak, dla mnie serverless to będzie dla mnie królem, czyli budowa MVP. 100% się zgadzam. Czyli całkowite, jeżeli chodzi o prototypowanie, czas dostarczenia, żeby pokazać coś ludziom, pokazać biznesowi, ludziom nasz system i inne rzeczy, przetestować realne działanie, no to sorry, nie da się zrobić nic szybciej. Po prostu siadasz, setupujesz projekt i lecisz. Tak, ja jeszcze zawężę to. Prototypowanie integracji z różnymi systemami w formie MVP, na szybko. Od groma przykładów w ogóle serverlessa, to jest na integrację z czym? Uwaga, Slackiem. Zrobienie webhooka, który potem dalej coś procesuje. I do integracji, że po prostu mamy endpoint HTTP, to zostanie pingnięte, potem możemy coś dalej zrobić i to się samo skaluje, nie potrzeba, to nie płacimy. To jest genialny przykład użycia i się podpisuje rękami i nogami pod tak, tym. To drugą rzecz, którą dobrze powiedziałeś przy kosztach, jeśli nie działa, nie płacisz. Płacisz
bardzo, bardzo mało za storage, ale tak, tak, można uprościć, że nie płacisz. Nie płacisz, ja mówię o samym kodzie. Jak trzymamy tak. Samą część aplikacyjną, baza danówka to jest zupełnie inna rzecz. Zgodzę się i to jest fenomenalne. Fenomenalne też może być ryzykowne, bo nagle możemy obudzić się z takimi na przykład 30 function appami i no, żyją, niby za nie nie płacimy, albo płacimy parę centów rocznie, znaczy, że ktoś może używa i teraz co to właściwie jest? To też może być ryzyko, więc też nie należy się zachłysnąć, ale zgadzam się. Znaczy, to ryzyko, że coś żyje i nie zostało ubite jest zawsze i to po prostu trzeba takie rzeczy dbać. Ale tak, kosztowo to jest idea super. To jeszcze rzucę taki trochę odmienny, bo mówimy, że świetne kosztowo, tak. Ale przy dużym wykorzystaniu. Duże wykorzystaniu to kosztowo jest świetne, ale dla kogo innego, dla providera. Tak, przy dużym, ja chyba ze swojej widziałem takie wyliczenia, że tak powiem, to było 50, to już jest skala fajna, bo to projekty, które żeby uświadomić, o jakim targecie mówię. Tutaj mówiłem o przetwarzaniu danych, o generowaniu webhooków, automatyzacji przy 50-60 tysięcy użytkownikach. No to już są. To są już fajniejsze skale, więc to też będzie moja perspektywa, kiedy będzie drogo. Tam było już w diabły wywołań i te ceny robiły się przez jeszcze jak wziąłem, założyłem, pamiętam, że w kalkulacji założyłem, że ten kod nie będzie optymalny. Nigdy będzie, nie jest. Tak, że będzie trzeba poczekać, to takie wywołania kosztują drogo i rynek też pokazuje, że to co te kosmiczne liczby z kalkulatorów się potwierdzają. Był znowu fajny tweet z jednej firmy, gdzie zeszli z Lambdy z 32 tysięcy dolców miesięcznie, z Lambdy i API Gatewaya na 1500 za kilka wirtualek i 2 miesiące pracy deweloperów, żeby przepisać to na Erlanga albo Elixira i użyć tam tego modelu aktorowego rozproszonego. Ale to fajnie pokazuje, nawiązuje do tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że pierw robimy MVP, patrzymy, czy ktoś tego używa, gadamy z biznesem, czy to jest to, co chcieli. Jak jest, to przepisujemy, bo... Albo zostawiamy, bo godzimy się z kosztami, bo się opłaca. Tak. To jest decyzja biznesowa generalnie. Czy zostaje, czy nie zostaje. To, co mówiłeś też wcześniej, to było good enough is good enough. Tak. Jeżeli biznes jest okej z płaceniem 300 tysięcy, to jest okej. Bo gdzieś mogą dalej zyskać pół banki, jest okej. Nie ma co się z tym frustrować. Dobrze, ale czasami kopnie nas to, co mówiliśmy wcześniej, limity. I tych limitów trochę jest i chyba warto byłoby o nich porozmawiać, tak skupić je w jednym worku. Co nas ogranicza? Dobra, to taki pierwsza rzecz, to było trochę z moim commodity, tak, biorąc ciąg, że narzucają nam filozofię. Tak, ta filozofia jest, ale ona czasem jest dobra. Tak, to nie jest zła. Plusem tego będzie właśnie to, co powiedzieliśmy, zmuszenie do event-driven. Tak. Ogromny plus. To jest ogromny plus przy tych cloudowych i rozproszeniu. Zmusza nas do myślenia. Z Twojej strony? Z mojej strony tak patrząc na to, co się dzieje często i to słyszę na warsztatach, to jest to, że czasami mamy potrzebę wgrania coś wewnętrznego z konfiguracji, jakiegoś podpisu i nagle potem zaciąganie tego między różnymi usługami. Jak mamy systemy korporacyjne, one często wymagają różnych dziwnych zależności. Albo odpalenie jakiegoś egzeka i tak dalej. I wtedy zaczyna być to takie karkołomne i rozumiem, czemu nie możemy tego zrobić, ale realnie często prowadzi do tego, dobra, że nie możemy mieć takiego czystego fasa. Tak, jest tam gdzieś filozofia, troszkę mi się podoba rzecz z AWS-a, jest Lambda Layer, gdzie możemy przynieść, ale tylko Linuxową binarkę i to jest też... Co nie dziwi mnie w AWS-ie oczywiście. Tak, jest gdzieś tutaj filozofia. Jest ta filozofia fajna, ale też nie jest przenaszalna, bo gro dziwnych komponentów jest też Windowsowa w tym świecie, w którym my się obracamy na co dzień. Tak, i też ten świat się mocno ewoluuje przez ostatnie, powiedziałbym, 3 lata, więc to będzie coraz mniejszy problem, bym powiedział. Tak, ale jest. Druga rzecz, sieciówka. Tak, twój temat. Tak, ja nie jestem orłem. Tak. To tam w zależności od platformy sposoby, brak prywatnego IP, brak możliwości dobrego firewallowania w niektórych przypadkach, bądź kombinowanie, no gdzieś to boli, bo trzeba zmienić filozofię myślenia o tym, w szczególności, że to się znajduje zupełnie poza naszą kontrolą dużo rzeczy. Tak, to prywatne IP możemy się oburzać, ale to często naprawdę ma sens z punktu widzenia korporacji. Naprawdę, naprawdę ma sens, tym bardziej, że powiedzieliśmy, że dostęp do funkcji
Jest tak, jak jest. Tak, wiesz co, sprawdzę jedną rzecz. Jak było, bo nie przygotowałem się w tym, jak było w tym. W AWS-ie, w Lambdzie pewnie private. AWS obstawiam też, że jest. Tak, jest private. Najprostszy mechanizm. Giving, tak, jest przy VPC, jest wejście do VPC. No tam Lambda jest troszeczkę też właśnie ta filozofia, o której mówiliśmy wcześniej, mają zupełnie inne architektury. Tak. Czyli tam weźmy to, co się dzieje tam w Google wokół tego Knative'a i innych zabawek, no to jest troszeczkę front-facing w jakiś sposób. Azure'owe jest zupełnie front-facing, a engine AWS-owy no jest zakopany gdzieś w platformie i dostajesz się poprzez, żeby wystawić funkcję na świat w AWS-ie, no to potrzebujesz API Gateway'a. Tak. W przypadku Azure'a on jest by default wystawiony na świat. I przez to też wszyscy zawsze się dziwią, czemu musi być unikalna nazwa, tak. Bo jest publiczny. Ale to też może ewoluować. Na chwilę obecną te limity są takie, jakie są. Dla mnie zalet, bo trochę ponarzekaliśmy. Tak. Jedyny case, kiedy realny jest przypadek, kiedy w mikroserwisach będziemy mieli wiele języków w jednym systemie. Oczywiście tych wspieranych, bo nie szukujmy się. Często ta cała API, DLL-ki infrastrukturalne nam powodują to, że no sorry, nie będziemy mieli Erlanga, Node'a, Java i wszystkiego innego w jednym systemie opartym na mikroserwisy, czy też na serwisy, obojętne, nie wnikajmy. A tutaj faktycznie realnie mamy. A tyle zostało dużo z platformy odcięte, jest poza w ogóle naszymi możliwościami, że zaczyna być realne posiadanie Node'a i C-Sharpa, czy .NET'u tak ogólnie w jednej platformie. Tak. Co więcej, to jest nawet z mojego punktu widzenia, to jest nawet wskazane. Pewne rzeczy po prostu lepiej jest zrobić w Node. Tak, można łatwo wybrać język, który potrzebujesz do, w zależności od tego, co potrzebujesz. Czyli taki prosty kod szybki możesz klepać w Node bez problemu. Tak. Tam, gdzie masz więcej biblioteki biznesowej, zabawy biznesowej, filozofii biznesowej, możesz przenieść sobie do C-Sharpa i tam się tym bawić, czy wziąć, możesz wziąć równie dobrze, wymieszać to tam jeszcze Pythona, dorzucić nutkę Java i będzie to jakoś działało. Teraz te platformy też. Ja czekam, aż Golang trochę mocniej będzie wspierany na tych, bo to będzie w paru miejscach może być ciekawe. Chyba Google wspiera teraz tak, Golanga to dobrze. Tak, w AWS-ie też jest, w Azure. Chyba w funkcji pierwszym musisz to zbaszę wywołać. Nie. W dwójce dzieje się, jest informacja na temat trwającego private preview. Ono jest za zamkniętymi drzwiami, ale też tam dzieje się dodanie do tego, więc to dość ciekawie też wygląda. Będzie ewoluowało, ale to jest fajny przypadek dla firm, które nie są Uberem, Googlem i tak dalej. Możemy faktycznie mieć wielotechnologiczny stos. Jedyny. Dobra, chyba podsumowujemy tą dyskusję. To ty zaczniesz? Mogę zacząć. Dla mnie, punkt pierwszy, serverless to jest zgodzenie się z vendor lockiem. Obchodzenie tego nie ma sensu, bo niewykorzystanie czegoś takiego jak durable function czy step functions, zależy którą platformę pójdziemy, jest słabym pomysłem. Pogódźmy się z tym faktem i lecimy dalej tak naprawdę. Co u ciebie? Dobra, to ja trochę tak jak podszedłem też z MVP. To jest największa zaleta. Tak. Jeżeli trzeba coś zrobić nowego, to jest to świetny sposób do prototypowania, czy też dodawania do nowych funkcjonalności. W szczególności jak zrobiliśmy jakiś lift and shift na przykład aplikacji, bo jest to przez providerów cloudowych bardzo promowane. Zrób pan lift and shift wirtualki systemu monolitycznych rzeczy i rozbudowywanie tego o nowe funkcjonalności. Zgadzam się jak najbardziej. To ja do ciebie coś dorzucę. To, co chyba obaj mówiliśmy, nakłanianie do dobrych wzorców. Microsoft miał zawsze takie podejście, że the pitfall of success, czyli nakłanianie do dobrych praktyk. Więc pójdźmy do tego pitfalla, bo tam jest dużo fajnych skarbów i dobra architektura, łatwo można to zrobić i jest bardzo fajne wsparcie do robienia systemu po prostu dobrze. Ta platforma nagradza dobrą architekturę. To jest pierwszy chyba taki case. Jak patrzę tak wstecz na całą historię IT, która się wokół mnie obracała. Dobra, to lecąc po twoim, modelowanie. Tak. Czyli świadome będą te nanoserwisy i inne rzeczy, w niektórych miejscach trzeba się pogodzić, ale świadome ich modelowanie, że to jest bardzo istotna rzecz, że musimy świadomie to modelować, w jaki sposób to będzie budowane, troszkę te łańcuchy wywołań, te chainy, tą orchestrację, tak jak czy to Stepwise, czy Drawable, zastanowić się, czy przypadkiem nie można tego porozbijać, czy
ten kod musi być. Tutaj akurat dochodzi, że te functions, te fasy nie muszą mieć tak długiego kodu, jak mówiliśmy o mikroserwisach. To jest inny przypadek, więc tu jesteśmy nagradzani za to, że te kody będą zwięzłe i dobrze jest robić offloading do innych usług, które są już, bo często ten kod też się integruje z innymi rzeczami, więc właśnie modelowanie, nanoserwisy, żeby pomyśleć, co zrobić i offloadowanie tego tam, gdzie jest natywnie rzeczy do wykonania. Zgadzam się jak najbardziej. Ja na koniec rzucę jeszcze ostatni taki trochę zadzior, że jestem ciekawy i chyba ty też jesteś ciekawy bardzo mocno, jak się będzie miał serverless do service mesha, bo trochę service mesh coraz bliżej tego tematu offloadingu, szczególnie jeśli weźmiemy Kubernetesa, weźmiemy serwis fabryka Microsoftowego, to zaczyna być coraz bliżej. Więc tak. to może być bardzo ciekawe połączenie i gdzie się skończy za rok, dwa, gdzie to będzie wyglądało, trzeba będzie uważać. Tak, jest to, ale jest to serverless, jest gdzieś tą architekturą przyszło na najbliższe lata. Może jedną nie przyszłości. Tak. Na pewno jest, podejście jest dobre, o tak, bo zmusza nas do skupienia się na kodzie, a nie na platformie wreszcie. Tak. Za to jest duży plus. To co? Tyle. Kończymy. To do kolejnego. Na razie. Na razie.